9 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 50. rocznicy śmierci Zofii Kossak, wybitnej polskiej pisarki. Delegacja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, powiatu cieszyńskiego, gminy Brenna oraz zaproszeni goście spotkali się na cmentarzu w Górkach Wielkich, gdzie złożono kwiaty na grobie Zofii Kossak. Główna uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków. To właśnie w Górkach Wielkich pisarka mieszkała z rodziną. Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na wystąpienie poświęcone sylwetce Zofii Kossak. Nie zabrakło również programu artystycznego w wykonaniu nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Uroczystość prowadziła Katarzyna Raszka-Sozawiczny. Zaproszeni goście mogli również zwiedzić Muzeum imienia Zofii Kossak-Szatkowskiej. Dałam z powodu, że patriotyzm babci, więc najważniejszy wyraźnie dla babci był Pan Bóg, potem człowiek, potem wszystko, co Pan Bóg stworzył, zwłaszcza ten żywy świat, a potem Polska. I kiedy babcia przyjechała tu do Polski w 1957 roku, bardzo krótko po jej wyjeździe z Anglii, ja otrzymałam paczkę. I w tej paczce był strój krakowski, który ja bardzo dumnie nosiłam w szkole raz do roku przed Bożym Narodzeniem. Klasa miała taką zabawę. Myśmy nosili szkolny mundury, ale w szkole można było na to przebrać. No i były właściwie, Anglia jest bardzo, tak mówiąc, kosmopolitańska, więc były stroje z całego świata, a ja bardzo dumnie właśnie mój polski strój. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.